Laudetur. Suplement do zgody w kwestii nowelizacji, penalizacji przestępstwa zgwałcenia. Zgoda, zgoda dobrowolna i świadoma. Chciałbym tu wam przypomnieć, wbrew tym, którzy też kpią, że kwestie dowodowe, że czy ma to być zgoda pisemna w formie aktu notarialnego, że sama sobie zgoda, czy też po prostu szerzej, oświadczenie woli, określone nawet w kodeksie cywilnym, nie musi być oświadczeniem ustnym czy oświadczeniem językowym. Przypominam was, że pewne zachowanie, zachowanie, które pozwoli jasno zinterpretować wolę danej osoby, jest przecież oświadczeniem woli, czy tu w naszym przypadku zgodą. Przecież zgodą jest też na przykład przytulenie się do kogoś, twierdzenie chodź. Absolutnie może to być zgodą w rozumieniu tego, o czym mówimy, penalizacji zgwałcenia. Nie sprowadzajmy rzeczy do absurdu. Ustawodawca nie mówi o formie czynności prawnej, czyli pisemnej, pisemnej poświadczonej notarialnie, pisemnej z datą pewną aktu notarialnego. Mówi tylko o świadomej i dobrowolnej zgodzie. Moim zdaniem jest oczywiste, że przytulenie się do kogoś, by chodź, jest absolutnie wyrażoną świadomą i dobrowolnie zgodą. W rozumieniu kodeksu cywilnego jako pewne zachowanie, które pozwala odczytać intencje, które pozwala odczytać wolę danej osoby, jest to oświadczenie woli, czyli w tym rozumieniu zgoda. Także nie sprowadzajmy też rzeczy do karykaturalnej paranoi. Ramen, proszę państwa.